Cześć pozytywni kucharze, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przygotować pieczeń wołową. Nie jest to danie trudne do zrobienia, wymaga za to odrobiny czasu. Wołowina, jakiej potrzeba, to najlepiej wołowina od razu przygotowana na pieczeń w jednym większym kawałku. Z reguły jest to udziec wołowy. Wołowina powinna być doprawiona, od serca, chociaż nie musi to być skomplikowany zestaw przypraw, a ja pokażę Wam jeszcze dodatkowo, jakim sosem można taką wołowinę, taką pieczeń wołową polać już po przygotowaniu. Zapraszam Was gorąco do przygotowania razem ze mną pieczeni wołowej i zachęcam też do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów. Do przygotowania pieczeni wołowej wybieram wołowinę, która już trochę skruszała, nie jest czerwona, a taka lekko brązowawa. Wołowinę porcjowaną, pakowaną i sprzedawaną specjalnie jako wołowinę na pieczeń można dostać na przykład w halach Makro Cash & Carry. Wszystkie przyprawy oprócz soli ucieram w moździerzu. Dzięki dodatkom takim jak rozmaryn, kminek, listek laurowy, ziele angielskie i pieprz wołowina będzie pięknie pachnieć. Dokładnie nacieramy mięso mieszanką i można zostawić je nawet na całą noc. Oczywiście pod przykryciem, żeby nie obeschło. Kiedy mięso poleży już trochę w przyprawach, czas je obsmażyć. Roztapiam na patelni klarowane masło i najpierw podsmażam na nim delikatnie, a właściwie szklę, tak żeby zaczął bardzo mocno pachnieć, czosnek. Następnie dodaję wołowinę i szybko na sporym ogniu obsmażam na lekko rumiano. Przewracam i przytrzymuję mięso tak, żeby obsmażyło się dokładnie ze wszystkich stron. Obsmażoną wołowinę przez chwilę studzę, tak żeby się nie poparzyć i przekładam do rękawa foliowego do pieczenia albo do folii aluminiowej. Mięso można teraz posolić i dołożyć świeże zioła, ja dołożę listki szałwii razem z gałązkami. Bardzo dokładnie zawiązuję jeden koniec rękawa. Teraz polewam mięso sosem, który wytopił się w trakcie obsmażania. Jeśli jest go za mało, można rozrzedzić go dwoma łyżkami wody, bulionu albo wywaru warzywnego. Bardzo dokładnie związuję drugi koniec rękawa i delikatnie obracam parę razy mięso, żeby dobrze rozprowadził się po nim sos. Razem z żaroodpornym naczyniem wstawiam mięso do piekarnika nagrzanego do 220 stopni Celsjusza. Po 30 minutach zmniejszam temperaturę do 180 stopni i piekę całość jeszcze przez 1,5 do 2 godzin. W trakcie pieczenia co pół godziny delikatnie obracam mięso, żeby równomiernie opiekło się w sosie. Im dłuższy czas pieczenia, tym bardziej wypieczona będzie wołowina. Kiedy mięso jest już gotowe, ustawiam je pod przykryciem i kroję na mniejsze kawałki suszone śliwki, a obrane jabłka na plasterki. Do sosu, który wytopił się z mięsa, w razie potrzeby dolewam jedną szklankę bulionu albo wywaru warzywnego lub wody, dodaję pokrojone owoce i doprowadzam do wrzenia, redukując na dużym ogniu, żeby sos zgęstniał. Polewam wołowinę sosem i dekoruję czymś zielonym i obiad gotowy. Serdecznie zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl i życzę smacznego!